Hejka, moi drodzy, z tej strony Deso, jest ze mną Torgus. Jestem Siemka. A my witamy was w kolejnej części Resident Evil 6, kolejny odcinek. Dokładnie, lecimy dalej. W siną dal. W siną dal. O nie. Wyobraź sobie, że to już jest 21 odcinek. Masakra. No ta seria jest naprawdę długa. Nie sądziłem, że aż Myślę, tyle nam że za zajmie. 30 będzie. Będzie, jeszcze jedna kampania przed nami. W ogóle to będzie powtórka z rozrywki teraz. No, pamiętasz to? Ja wtedy z Leonem przeszłam do tego tira. I ja sterowałam tym, Sherry sterowała tirem, pamiętasz to? I ty będziesz miała to samo jeszcze raz. Tak mi się wydaje, tylko że ja wtedy nie sterowałam. Okej. Helenita, stęskniłem się. Od razu mi się przypomniało, jak wkładałeś rączki tam, gdzie nie trzeba. Yep. Hola. Ujej siostr. Ja czekam na zapowiedź naszej serii. Tak. Tym, jak powiedziałem, że jaka tak. Dupa, czy jaka cipa, już nie pamiętam. Nie, wsadziłem jej rękę. Właśnie mówię, że... A to było to! Tak, to było to. A, wsadziłem jej rękę wiadomowcą. Dlatego mówię, że od razu mi Helenita przypomina, gdzie wsadzałeś rączki. Trochę śmierdziała po wyjęciu. To są kobiece feromony, nie doceniasz. Takim śledziem. Aj, no tam opowiadasz. A jesteśmy praktycznie, my to w święta ogólnie nagrywamy, więc śledzik. Idealnie się wpasowuje. Boże, jakie slow-mo. Leon, the plane. No i to w ogóle będzie boss tej kampanii. Sherry i Jake'a, ten tyrant. Tak? Jak coś, no. To już no koniec? Bo... Co? To będzie koniec? Nie, mówię, że ten ostateczny jakby boss. Aha, okej, okay, rozumiem. Bo każda kampania miała swojego takiego bossa ostatecznego, nie? No to ten tyrant będzie tutaj w tej kampanii. To byłby no, tym bardziej, że ostateczny drugi... dalszy, każdej kampanii to jest koniec kampanii. No ale chodzi mi o to, że każda kampania ma bossa przewodniego, to mi chodzi. Że na przykład w pierwszej Dereka Simonsa zabijaliśmy, nie pamiętasz? W drugiej zabijaliśmy te podwodne tam gówno takie. Ej, ja ginę! Ej, ja ginę! Nie wiem! Ej, Helenita mi pomogła, czaisz? Helenita! Ja pierdykam! Muszę się uleczyć. Dokładnie. W drugiej kampanii mieliśmy podwodne gówno. O mój Boże. Którym się mierzyliśmy w kilku formach, nie? A teraz mamy tego tyranta. Czy on tu wskoczył? Nie. Może ta Helenita nie zła ciążka. Tak pomaga. Bo ty to w ogóle się mną nie przejęłaś. Czekaj, zrzucę takie beczki, będzie można no ja w nie strzelić. Ja też zrzucałam. Ile tam jest skrzynek, Boże. Czekaj, zrzucam. To nasza szansa naprzód, co? No, że... A teraz ty musisz tam przejść. Dobra, ale bym chciała na to wejść, bo tutaj są skrzynki, zobacz ile ich jest. Zobacz ile to jest skrzynek, jak się tam dostać? Ja nie wiem za bardzo, bo my wtedy tam nie wchodziliśmy na to. Poczekaj, bo mam u góry coś do zebrania. Nie no, muszę to zabrać. Zbieraj, bo ty nie masz ammo. Czekaj, no ja tam nie mogę też wejść w żaden sposób, więc tak trochę... Dziwne, nie? Jakaś siara. Chyba, że jak po tej walce tam wejdziemy, bo to tak może wygląda, że wiesz... Że coś tu się pozmienia, nie wiem. Dobra, tu są strasznie dużo beczek jest jak coś. Mam fałkę. Dwie laski w ogóle powinny tam pójść, a nie. Z Leonusiem moim poszłaś. Moim? A nie, ja grałem Heleną, zapomniałem. Dobra, czy jest ten boss? Ja zaraz znowu będę miał kurde masakrę. Helenita, chodź. Nie no, nie wejdzie chyba, mam nadzieję. Chyba sam sobie przypieprzyłem. Chyba siadaj za kółkiem. No, tak jak mówiłam. Ale ty masz QTE? Wlazł mi tu! Ja wchodzę do auta. Ja walę szybciej do samochodu. No, ale to nie mam za wpływu, jest kaccenka. Odpalaj to auto.
Leon naprawia z tyłu. Chyba umiesz przekręcić kluczek. Umiem. Leon naprawia ci z tyłu. Ciocio, tak. Odpaliłam. Uwaga! Spoko, że przyjechałaś Helenite chyba, wiesz? A no to trudno, jak ono już podchodzi mi pod nogi, no to co? Dlaczego wciąż stoi? Masakra, my go rozkwasiliśmy, pamiętasz? Tą taką krętarą. A on jeszcze żyje. Gdzie on jest? Tam. Się zbugował? Ej, ja wiem, teraz przez ten autobus będzie można przejść. Bo te skrzynki, ja tak bo idę. Tu jest drabinka! Te zrobione. Idę. Ej, ale ten szmaciarz też tu idzie. Ja sobie zbieram teraz, patrz. Ja też zbieram. Boże, ja tu wskoczyłam do niego. Czy ty jesteś walnięta? Boże, ile tu jest skrzynek. Uciekaj stamtąd. Nie, ja chcę skrzynki. Ale on idzie za tobą! Ja spieprzam na dół. Zbieraj to i spieprzaj. Dobra. Gdzie jest snajperka? Napieprzam go. On zmienił sobie łapę na jakąś kolejną. Znaczy jeszcze nie. Zmienię, bez łapy biega. A ja też ze snajpery waliłem. Nie wiem. Będzie QT? Bo ja nie pamiętam. Nie. Dobra. Poszło tego przygniecie, ale on to przeżyje niestety. Nadal. No jak już wiem. No w rezydentach wiadome jest to, że tak beboków się łatwo nie pokonuje. Ale wiesz co, bo teoretycznie nie tyle, że on to przeżyje, ale tych beboków było chyba kilku, nie? Czy nie? Bo przecież ale tych tyrantów tak... No tyrantów było sporo, no. Ogólnie w serii Resident, ale ten jeden konkretny, no to... Nie wiem, chyba jeden, no. Hey, if he is half the man you say he is, he'll be fine. Okay? You're right. Ona tak się w niego wpatrzy, jakby, wiesz, starszego brata, takie mam wrażenie, nie? No. Że tak go podziwia. Że tam nie ma chyba takich, wiesz, seksualnych, że tak powiem. Nie. Pomiędzy nimi tych. Znaczy mówisz, że na Leona w sensie. Na tak? Leona, tak, ona. Tak. Bombeczki, maczyna. Tym bardziej, że ona jest dużo młodsza chyba, nie? Niż Leon. Idziemy tu na dół, nie? No, tak. A tu jest jeszcze skrzynka. Nie wiem, wabić to. No, teraz będziesz narzekała, że amunicji dużo. Nie masz. Dobra, tylko poczekam, jak usłyszę chociaż raz jeszcze w tej kampanii, że amunicji nie masz, to się wkurzę. Tu wiesz, ile tu jest skrzynek? No, dwie. Tam jeszcze dalej są. No, patrz. Gdzie? No, proszę, tutaj. A, znowu udało ci się, no. I amunicję znowu mam. I znowu skrzynki. No i co? O Boże! Udało się ślepej kurze ziarno. Czekaj, muszę poprzeładować. Ja też. Dobra, ja muszę roślinkę tą wziąć koniecznie, połączyć sobie to, dodać. Nie, no i teraz idzie przeładowanko do wszystkiego. Chociaż ja mam też już dużo tego. Magnuma mam znowu sporo. Ja już nie mam miejsca. Shotguna mam najmniej. Wiesz? Mhm. Dobra, czekam na ciebie. A tam coś leży, zostawiłem coś. O, amo. Czekaj. Ej, ale czemu on ci nie mogę teraz, daj mi spokój. Come on. O, teraz. Jak nie możesz teraz, powinnaś być zawsze gotowa na mnie. Nie, to tak nie działa u kobiet. No nie mów, że cię głowa boli. Bardzo często. Ale akurat to, o czym myślisz, to jest lekarstwo na ból głowy. Nieodwrotnie. Okej. Okay. Czyli to mit. Tak. No jaba. Znowu to gówno takie. No. Nie, no znowu kolejny magnum poleci. Kotała. Chyba teraz musimy uciekać, coś mi się tak wydaje. Jakaś popieprzona ucieczka będzie. Ej, kto to celuje? Ja się zastanawiam. Kto to celował z tej snajperki? Ej, ktoś nam pomógł. Na pewno to nie była Ada. No nie wiem, w sumie, bo miała takie rękawice. No, nie, Ada i snajperka. Nie? Jezu, ja mam QTE! Steruję tą łódką, czaisz? No to bardzo.
bardzo ładnie. A ty coś możesz robić? A ja sobie rozglądam się, oglądam sobie. Boże, jak zwykle. Wszystko na mojej głowie. No nie, muszę tam rozwalać. Beczki, przed tobą rozwal nam tą łódkę! No, dobra. Ja tu mam bedboki z tyłu do rozwalania, nie wiem. No, ale przed nami też była łódka, nie? O, już nie mam QTE. Chyba musimy tu przeskoczyć. Tak. Come on. Nie mogę chodź teraz. Zostaw ich w spokoju. No i wypłułam się z całej amunicji. No, no! Mówiłem, żebyś zostawiła. Może chociaż coś zostawił. Zostawiłeś coś ćwoku, pieprzony. No nic nie zostawił, no co za menda. Chodź, tu miałeś dwie skrzynki, jak przeskoczysz. On jest niezniszczalny. Oh my god. No tych beboków to jest na pewno więcej niż jeden. Nie, no trzeba go zabić. Pokona jest napisana. Nie można uciekać. Mam jeszcze jakieś? Czekaj. Nie, nie mam. Czekaj, ja walę... mam miny. Odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się. No. Odsuń się, niech wejdzie w tą minę. No, ale ja nie mogę się już cofnąć bardziej. No i czemu on nie rozpieprzył tego? Nie wiem, ale dostaję w ciry. Ja muszę... No, spoko. Jest ta mina, bo ja w ogóle jej nie widzę. No sto... jest tam, o co chodzi? A jest, jest, faktycznie, ona jest dalej. Chodź na tą stronę, żeby wam się. Jest, jest, jest. Idziesz? Gdzie ty jesteś? Tylko omin ją, nie wejdź w nią. Jak ją rozwalić? A może trzeba w nią strzelić? Nie. Ej, ona w ogóle nie działa. Dobra, wiem, o co chodzi. A ty masz przycisk, tak? Czy ty użyłaś spraya? Tak, tak miałam kapę, wiesz? Uważaj! Oh my god, masz czerwone HP! Ja muszę się dowiedzieć, jak to zrobić. Przebrać minę. Oh my god. Wiesz, ile tam jest rzeczy do zebrania? Wiem. I my tego nie zbierzemy, rozumiem, tak? Nie, bo to no nam dobra, zrobiło zbieramy drogę. Dobra, zbieraj. Uważaj, bo masz czarne HP. Znaczy nie czarne, tylko czerwone. No też ma. Ja nie rozumiem, jak się. To ja tego nie. Jak ja tego nie chcę. Jak ja nie umiem z tego, słuchaj, korzystać, to po co mi to jest? Tylko mi miejsca nie potrzebnie zabiera. No, to jest. No Deseo, mówiłem, żebyś się uleczyła! Przecież dopiero co brałam spraya. No ale potem cię złapał, miałeś czerwone HP. Masz praktycznie jeden kwadracik chyba. Tak to przynajmniej u mnie nie, wygląda. Ja po prostu poczekaj. Nie. Tak nie będziemy na tego robić. Ale poczekaj, to ja mogę spray. Poczekaj, ja użyję spraya. Masz. Już. Ja chcę wyrzucić te bomby, bo ja ich nie chcę w takim razie. To jest do wypierdolenia, bo ja nie potrafię tym... nie potrafię... Nie wiem, po co mi to jest... szczerze. No nie, no jak... Nie, no bez sensu, ja dlatego nie lubię tych bomb. Jeszcze ale granat... Granat to jak patrz, ci nie mogę. Ale... tutaj są naboje, jeszcze taka waza. O Jezu, mam taką kamerę, że już dramat. Dobra, ciul, nie wezmę tego najwyżej. Znowu mamy tą tratwę pieprzoną. Tylko w sumie ja tu nie mam żadnej fałki, nic. O, teraz mam, dobra. Będę mieć znowu QTE. Coś pływa w wodzie. Widziałam. No płyń. No ale nie mam fałki tu przy tym sterze. A, dobra, silnik najpierw. Chciałem płynąć bez włączenia silnika, czaisz? Coś tam jest, widzę. No płynie to samo, czy nie? Nie, mam sterować. Tam jest w ogóle jakiś skuter. Nie wiem, ale dramat. Mam QTE. No fajnie, że on tak... To jest nierealne, żeby no to wiem tak skręciło od razu w taki... Taki łuk jakby, nie? Jezu, to ten bebok pod wodą no robi. No, bo to jest ten taki z tą piłą, nie? No pewnie tak. No bo on wpadł do wody. Wiem. Aha. Co się dzieje? Uważaj na to. A, ja już nie steruję. Ja też tego muszę uniknąć tego. Dobra, przechodzę na drugą stronę. Ciul. Jedno tylko takie się kręci? Jezu, chyba QTE trzeba teraz znów! Nie. Dobra, tak miało być. Pokonaj bioorganicznego, czyli wyskoczy nam. Jest tu? Jest. Ja walę. Strzelam w niego, ale nie chciał cię puścić, Mateusz, cześć.
Fajnie, że to jest dużo miejsca w tym trakcie, nie? Widzę, jaki on napalony. Czy do niego nie trzeba podejść jak on tak? No, właśnie. Kto w to strzelił? Ej, to znowu tak jakby ten snajper. No. O co tu chodzi? Zużyłam całego magazynu. No ja... jeszcze mam. Ktoś nas chroni, ale kto? No właśnie. Może to Ada faktycznie? Może. Oh my god. To jest niemożliwe. Ja pierdykam, jakie gówno. A, ja zostałam tu sama. Tak, jesteś sama na tym. Na stateczku. Jak on się tak zatacza, to warto do niego podejść i go tak zdzielić, nie? Ada! Mówiłem! Mam cutscenkę. Ada się porwała. A, widzę. Mówiłem, że to Ada była. Widzisz, ona snajperką jednak potrafi. Boże, jak rzuciła w ramiona. A Jake się w niej zakocha. Dupa Jasia. Patrz, Ada ma jednak sentyment do Sherry. Widzisz? Yes. Almost. All right, we'll be there as soon as we can. Boss still keeping tabs on you, huh? Oni jeszcze w tym momencie nie wiedzą, że ten Simons to jest ten szmaciarz, nie? No. Nie ma tu nic? Żadnej skrzynki? Nic? Nie. A fajna muzyczka. Pałka. Gdzie? Może nie na górze? I ty jesteś 20 metrów. Boże, jak ty się wleczesz. Coś mi tu u niej nie pasuje. U niej? W sensie, ona te, ma te dziwne telefony od tego szefa, wiesz? Tej bazy swojej. Jak ma dostarczyć tego Jacoba. Ta dziwnie jest zamyślona. Nie pasuje mi tu. Albo ona się domyśla, że coś jest nie tak. Dziwna mowa ciała w każdym razie. W ogóle mi przypomina androida z Detroit. Tego takiego tam... Jak on się nazywał? Nie pamiętam. Agent Birkin, impeccable timing. Kindly take these two into custody, won't you? They said you were involved in the terrorist attack. Is it true? What? Are they running down the street screaming it to anyone who'll listen? Answer me! It's for the benefit of the United States and global security. You can't see how killing the president is good for the country! The president's dead? Well, we have to deal with that. Goddamn it, Simmons! Helenita też chciała wtrącić, wtrącić swoje 3 grosze. Boże, ale tą Shelly to trzeba ratować na każdym kroku. Ta dwójka jeszcze się nam przyda. Która dwójka? Sherry i Jake? Myślę, że tak. Can we wrap this up? I do have better things to do. What are you two gonna do? Finish Simmons. Dupa mnie już boli. Od czego? Nie. Trafimy 5 odcinków nagrać, a mnie bez przy hitu. Drugim dupa boli. Ty sobie poduszkę pod dupę. Będziesz miała mięciusio. Jak na tronie. O, jak Lara Croft, dwa pistolety widziałaś to. Widziałam. Tomb Raider. Ulala. Aha, ona do niego mówi, uciekaj, spoko. Uciekaj się, ona jest tak inteligentna. Głupie! To było głupie!
Ta muza! Boże! Podoba mi się. Bo? Co mi ją... Co? Gangbang zrobić, czy jak? Patrz, Jake, jak się odpalił w ogóle, to ona, ja jej dziewictwo zbiorę, nie wy! Jaki krzyk! O Boże! Teraz jego życie się rozpada na milion kawałków. Zobacz w ogóle moją celność! Co to za celność, Deseo? No ja ci mówię, że ja nie umiem w szóstkę. No ja eskę dostałem. No gratki, gratki. A dziękuję, no dla ciebie jeszcze, też. Jeszcze no. Nagrywamy, mamy dopiero 20 minut. No dobrze, ja chcę się dowiedzieć, jak ten gangbang się potoczył. Gangbang! Czy mnie na coś stać? Pewnie, o, nie. Czy mnie na coś stać? Czy mnie na coś stać? Nie. Nie, no nie stać mnie na nic, żeby ulepszyć, a ja nie chcę nic nowego. Ciul, escape. Nie stać mnie na nic. Nie jestem też. Biedna jak myszko ścielna. Daj teraz spokój. Trzecia kampania pod koniec, piąty rozdział, a nas nadal akurat przed gangbangiem powinni dać się przygotować. O, już tutaj. A, my jesteśmy w tej podwodnej bazie. Tam, co wiesz, ten Chris był z Piersem. To z rekinem zajebistym żeśmy mieli do czynienia. No, a to był rekin? A rekin to był może... No tak, z Leonem. Ale to z Leonem, a mówię Chris i Pierce w bazie podwodnej. A to ja już się głupię, nie wiem, czy ma piąta, szósta, dziesiąta część, nie wiem. No i oni teraz nas tam, wiesz, kliknęli coś i... Dzieli, nie? Co się stało? Odzyskaj broń. Aha, nie mamy broni, spoko. Co ja mam tu zrobić? O, spacja była. Tam jest nasza broń. No super. Boże, szczury! A, fałka. Już widzę. O, do szczurków, tam też są. Pewnie pójdzie się tam czołgać Sherry. A widziałaś grę z tymi szczurami Plague Tale? Good luck. A to ja oglądałam. Mhm. A oglądać? Bo... Nie będziesz ogrywać? Nie, nie, nie będę ogrywać. Jakoś mnie tak nie... Do ogrywania mnie jakoś to nie jara. Nie jedno działa, i to nie. Samo po prostu. Okay. Mhm. Jedno i to samo. Ciągle światło, szczury, światło, cały szczury. Cały czas ta sama mechanika. Cały wiadomo. Czas to samo, więc do oglądania jak najbardziej. Otwieraj mi tam, a nie. Ale ja tutaj mam beboka, co ja mam zrobić? Nie wiem. Ja nie mogę... Punkt kontrolny. Boże, dlaczego takie jęki tam wydajesz? Ty widzisz w ogóle, co się dzieje po drugiej stronie? Widzę beboka. Bierz tą broń. No ja nie mam cię jak pomóc, musisz mi otworzyć. Zaraz. Możesz otworzyć? No nie da mi beboka zabić, no. Wyważ drzwi. Ale ja nie mogę tego otworzyć. Więc no, nie rozumiem za bardzo. On powiedział, wyważ drzwi. Oszczędź mi wspinanie się po tych przewodach wentylacyjnych. Teraz mogę. Teraz mogę. W ogóle emblem jest u nas nie, w tej nie celi. Mogę. Może muszę strzelić. Ja nie wiem. Tak. O! Emblem tam był w środku, wiesz? No dobra, dobra, zaraz. Ja, ale. Ale ja nie mam amunicji do tego. Dobra. Ja idę po ten emblem, no bo to nie może się tak skończyć. Dobra, mam. Gdzie jest ten emblem? W celi, tam na górze. Czekaj, gdzie mamy iść? Tu. Tutaj. Tu jest ten... Pałka. Dawaj, bo tu mi... Do mnie idzie ten... Siul. No, zajebiście. No, strzelił się tam rzuca. Wiem, widziałem. To jest właśnie tutaj, gdzie uciekaliśmy przed tym rekinem.
tak nie wygląda rekinem. Ta skwaria. To był ten taki wielki bebo, co uciekaliśmy przed nim, co była taka... Ja kojarzę rekina. Ta słówka, nie, no to nie był rekin. A może bebok taki. Aha, musimy jakąś baterię. Akumulator. No ale nie mogę tu dźwignąć. To pokazuje mi tam. A, dobra. Teraz pałka. Jerry! Punkt kontrolny, przywróć zasilanie windy. No i pewnie zanim to się naładuje, to będziemy mieli towarzystwo. Nie, musimy znaleźć więcej w dupę. Powiedział. O tak powiedział! Musimy znaleźć więcej w dupę. Okej. Fałka. No chodzisz tutaj. Bebo. No fałka. Fałka. That's hardly practical. We got no choice. Aha, hit. Mamy na to wskoczyć? Nie wiem, ale dziwnie. No, ale to tak brzmi. Jezu, nad lawą jeszcze jakąś, czy co tam jest? No. Aha, no nie, no pozdro. Jest stacja. No ale gdzie ja mam z tego zeskoczyć? Nie czę. U. Nie. A, no to ja już sobie poskoczyłem. A, ty też nie skoczyłeś. Nie. I tu mam się ustawić. Mhm. Dobra, no skacz, Boże. Aha. Dobra, ale jest fałka. Dawaj najpierw tą fałkę. No, dzięki. Dobra, idź tam, szybko. Okej, ale on akurat przy tej... Dobra, dawaj. Nie da tego pociągnąć. Oj, teraz będzie naładowany Boże, pewnie... Boże, tyle pięter? Naprawdę? No, masakra. Poleciało to jeszcze chyba wyżej. Albo niżej, nie wiem. Zobacz, C się otworzy. Pamiętaj, to do C musimy iść. Ale tu coś jeszcze jest, zobacz. No właśnie, u mnie też coś jest chyba. Idę w ten. Aha. Jest tam coś? Na bebok na pewno. Jest jaka krewia tu. Jest tu co? Nie, dokładnie. Ale tu dalej się idzie, Bosiu. Aha. Tu jakieś laboratorium, amunicja. Dobrze, że tu tak mało notatek jest, nie? W tym rezydencie. No. Ja lubiłem zawsze notatek. Tu można wyskoczyć. Nie. Yeah. No, tu można na tą windę, nie? A nie, nie można. Zobacz, ona jest źle przekręcona. Ja pierdzielę, to będzie masakra. Masakra, no. Boże, łapa tu była. No kuźwa. Nie wiem, która. Ja się... Ja nie wiem, gdzie. Czekaj, tu... O, tu gdzie ta krewia, dobra. Nie, to ja nie wiem gdzie. Możesz mi pokazać, gdzie polazłeś? No tutaj, gdzie ta krewia. Dobrze, dobrze idziesz, no? No nie, nie idę dobrze, no, bo nie ma tu jest... przejścia. Tutaj jest. Boże, co to było? Dobra, jaka tam była literka? C. O Boże, dlaczego to jest zamknięte? No mówię, że nie tędy na pewno. Tam musi być jakiś inny sposób. A tędy byłeś? Nie, tędy się nie da. Ale tam się nie da. Coś tu trzeba wykminić. Coś się da? Nie. Ale nie da... Ej, no. My tam musimy coś zrobić, Mariusz. Może i tak, ale ja nie ogarniam, co? A tego naprawdę się nie da otworzyć? Nie, nie no nie da się. Nie, dobra, wracam tam, tam. No ale tam było okienko, tylko się nie dało tam wskoczyć, nie? O Jezu, daj ta spokój! Irytuje mnie to. Nie ma tu dźwigni żadnej, serio? No kuźwa, nie ma tu nic. No jaja. No to też jest zamknięte. Ale zobacz, znacznik mamy jakby niżej. Widzisz to? Jest! Można wskoczyć! Gdzie? Tym przejściem, tylko zobacz, to się przekręca. Dobra, chodź. Ale ja nie wiem gdzie tu. No. Jakim przejściem? No tu da się, tylko trzeba poczekać. No idziesz? No nie, bo nie wiem gdzie ty jesteś. No ty przebiegłaś obok mnie, tu! Do tyłu się obróć. No i co? No chodź.
No i akurat nam uciekła. Widziałaś to? Dało się tam skoczyć. Tylko trzeba poczekać, aż się przekręci. No nie! Mam kutę. No to teraz jak ta winda podjedzie, to na pewno wskoczę. O, zobacz, ona się teraz przekręca. Teraz. Dobra, Boże. Ty wprowadziłeś nas w błąd. A co ty tam gadasz? Tu jest C. Skapuję do C. No ja nie zdążyłam. To jak w Harrym Potterze, te wiesz, te takie schody ruchome. Jest D. A o, do D będziesz tylko ty mógł wejść. Wiem, widzę, a ty tu potrzebujesz... Dobra, dźwignię. D, F, tu też mógł... A z F żeśmy wyszli chyba, tak? Nie wiem już, ale tak, zaraz bo dostanę... teraz jest C. A do tam, do D możesz iść ty, fajnie. Dostanę szału zaraz. Czemu? No bo jest tu bebop. O, roślinka, dobra, fałka. No, idę tu. Dawaj, dawaj. Boże. To teraz. Tylko do tego F chyba przydałoby się, żebyś poszedł, wiesz? Musisz to iść do tego F. To G, tak? Kurde, ale wiesz co, ja nie wiem, czy żeśmy tego nie zwalili. Kurde. Dlaczego? Mam nadzieję, że to pod F znowu podjeżdża, mimo wszystko. Wiem, bo że zmieniliśmy te... Wiesz... A czekaj, tam dalej nic nie było? Nie. Nie. Wiem, bo zmieniliśmy trochę tę kolejność. Dobra, spacja. Weź spróbuj jeszcze pod to F, wiesz? A gdzie to F jest? Na tym piętrze teraz? Nie. Nie, no wyżej to było. Tu jest jeszcze A zamknięte, widzę. Zobacz. Teraz jesteśmy D. Tu D, byłem dawaj, tu? Dawaj, ty tu no możesz, tak. Jak... O to mi się rozchodziło. To ty idź do jakiegoś innego, no. W tam, F gdzie ty byliśmy. No i w C też byłam. Oto... Ja mam tu walizkę, poczekaj. Nie, to są punkty tylko. Ale coś tu jest nie tak, bo jakby... Ja mam tylko punkty tu u siebie. Ale nic tu Mariusz, nie, ma. Nie mamy no. innej drogi. Rozumiesz? Jeszcze jest jedna. Nie była. Mamy! Mówię, że nie mamy. Nie, no przecież była jeszcze z rurką jedna. Dobra, nie mamy. Nie ma takiej możliwości. Nie ma nic innego. No jak nie ma, jak widzę, że jest. Ale nie kręci się w to miejsce! Przecież ja jestem nad tobą na drugiej windzie, hello! No to mam... Ale jak mam wejść na drugą windę? No z tego... A, ty no... nie wejdziesz na drugą, dobra. Stanę zaraz szału. A jakbyś wyskoczyła na FC... Może na FC właśnie ona... FC, no ale... I co może dalej? Ona podjeżdża, ta druga. Zobacz, postój tam. Nie, no wlazło nam jakieś gówno. Bez sensu. On się może czesmirować, a ja nie. No bo ty nie jesteś taka, wyginam śmiało ciało, jak ja. Nie, no nie wiem, dostanę tu, zobaczę, szału. Może teraz przyleci jakieś inne, ale wątpię. Przyleci jakieś inne. Okej, może tam. No nie, on się obkręca pod E. No. Dobra, ale kapa. Pod E, tak? Musisz iść. Mhm. No kurr! No zginę tu. Nie, no nie gadaj. Dobra, muszę pod E iść. Ale jak? Bo muszę iść pod C, ja zdało się. Nie no, ja jakiś dziwny szachermacher muszę zrobić, nie wiem jaki. Ja musiałem pod nie G no, spod C to nie mam innej opcji, tylko. Tak, no nie, ja nie wiem, nie G. wiem, Mariusz. Nie wiem, co mam zrobić. Mi się zobaczymy. Wydaje, że może ty masz tam coś zmienić. No właśnie, próbuję tu ogarnąć. Nawet jestem w jakimś lawowym pomieszczeniu. Kurwa! No nie, no, jaki bo ja się, no bo ja się z tej wypruję, no. Wiem, amunicji, no. I nawet nie wskoczę tutaj. No super, u mnie jest dźwignia, ale musi ktoś być po drugiej ale stronie. Ale ja nie mam jak się tam dostać. Wiem. Jest tak, że ja sam tego nie przeciągnę, no. Więc tutaj jestem na tej samej windzie, więc nie wiem, co mam zrobić. Wiem, mam jedno i drugie przejście, jest bez sensu to. Czekaj, zaraz zobaczymy. Ja muszę a jest zamknięte. Muszę zwrócić tam i zobaczyć, jak to się przesuwa. Z... Poczekaj, z E. A do E cię nic nie prowadzi, no nie, tak? Tylko mam F. Że z tego i... F, ja nie wiem. Tego F. Poczekaj, ja na tej windzie trochę posiedzę. Jeszcze... Aha, D ty nie możesz. Poczekaj, zobaczę. I to się obkręca do... No do E, ewidentnie. No wiem, ale ja się do tego E nie mogę dostać. Do E nie możesz się dostać. Mam tylko do wyboru F.
No chyba na to F idę, no bo ja nie mam wyjścia. Była jakaś a nie wtedy... dało się przejść z F do E? Pamiętasz ty od tej drugiej no strony tym przejściem? No idę tam, ale ja nie wiem. Ale wiesz, gdzie co tu, gdzie ta krewia wtedy. Tak, gdzie ta krewia, dokładnie. No i to będzie to chyba. Bo widzę już twój nick. To będzie to. Jesteś przy E, zajebiście. Widzisz, rozkminiliśmy. Weź sobie HP, bo tam jest brama. No, ja zaraz nie żyję po prostu. Ale akurat tam będę zaraz. Weź sobie HP, błagam. I wskakuj teraz, akurat jest winda. Dawaj! Dobra, czekaj, uleczę się. Nie, nie mogę się uleczyć, nie mam już nic. Dobra, wskakuj tu. Wskakuj tam do I. Tam do tyłu. Zdążysz? Nie. To czekaj, ja wskoczę do G, a ty tam do I. Poczekaj, aż będzie znowu pod I. Mhm. Pod I albo pod H już sam. Nie, pod I. A ja idę już do dźwigni. Fajne to jest akurat, takie jeszcze zagadkowe. Jest F i pytanie, pod który mam? Powiedziałeś, że pod I mam iść, pod tak? Pod I, pod I, tak. Nie pod E, to wskoczyłaś z E. Aha, okej, okay, dobra. Czyli I tylko zostało. Czekam na ciebie z V-ką. Nie wiem, czy dobrze idę. Ale coś idzie do mnie. No, bebo. No, zajebiście. Masz V-kę? Mam. I mam beboka. Ja też. Zdążył, chyba nie zdążył mnie ugryźć. O Boże, jeszcze dwie! A nie, włączyło nie się. Nie, jest okej. Ja walę. Do B musimy teraz wrócić. Nie, nie, już nie wiem. Ja już nie wiem. Nie. Wiem, że A było jeszcze zamknięte. Wiem, ale my musimy teraz do B, pamiętaj to. Ja muszę wrócić się tą samą drogą. No nie, ja zamknęło mnie. Nie mogę jak stąd to wyjść. Zamknęło cię. No nie mogę stąd wyjść. Mam drzwi zamknięte, którymi tu wszedłem. O! Dobra, ten bebok też jest zepsuł. No zajebiście! Aha, no, czasówka? Nie, ucieknij. Dobra, wyłączyło się, chodź. Musimy jakoś zatrzymać. Żuraw. Dźwignia jakaś gdzieś. Kurczę, ale gdzie? Po drugiej stronie, dobra, biegnij. Gdzie mam biec? No chyba właśnie tu. Tędy biegłaś, dużo nie? Jakoś nerwów mnie ten scenariusz kosztuje. Właśnie widzę. Jest tu spacja. Jest to tak nielogiczne wszystko, że Boże. Oj, wskoczymy sobie na I teraz. Dawaj. Dobra, jesteśmy. O Boże. O my God. A czy my coś musimy pieprznąć? Czy jakieś F-ki czy coś? Nie wiem. Nie wiem. No, powiem ci, że bardzo dobry pomysł był tu wskakuje wskoczenie. Nie wiem, czy tu jest F-ka jakaś. Nie, no nie można tu nic zrobić. Nie czaję tego. Nie rozumiem. Nie, dobra, obsuwać chyba w dół, bo zobacz, jesteśmy na F-ce. Tylko pytanie, czy mamy skoczyć no, tą F? No właśnie, się zastanawiam. Kuźwa, nie wiem. A nie da się, dobra, nie ma, nie tu było spacji. Nie, nie dobra. Punkt kontrolny, więc spoko chyba. No, może być UTE. Dobra, nie jest źle chyba. UTE? Będzie QTE, wiedziałem. Czy ta lawa się podnosi? Nie zwróciłam uwagi, powiem nie ci wiem, szczerze. Nie wiem, takie mam dziwne wrażenie. Oh my God! Oh my God! Spacje muszę. Ciśnij to, ciśnij tego kloca. Przecież nas zgniecie zaraz. Ja jestem w ciul daleko. Jeszcze bebok za nami, widzisz to? Tak. A gdzie ty jesteś? Po ciebie. Ja jakoś cię nie widzę obok mnie, ale... No ja cię widzę obok mnie. Okej. Okay. O, teraz się pojawiłaś nagle. Dobra, mamy to. Wow. Ostro. Siostro. Ostro, siostro. Dobra, chodź do tej windy, kończymy ten odcinek, jest 40 minut. Pałka. Będzie zapisywanie pewnie. Oh my God.
A, i my się tutaj teraz z tym... Chrisem zobaczymy, co oni się tutaj, no... na siebie wściekli. I Chris był bliski zastrzelenia wtedy, nie? A, Pierce'a. To mu powiedział, że zabiłem twojego ojca, nie? Tak, tak, tak. Nie, czy to Jake celował? Nie, Jake celował w Pierce, w tego w Chrisa. Chrisa, no bo Chris powie, że zabił mu ojca. Tak. You? That's right. Chris? There's police on that puppy. This is between me and him. Go ahead. Shoot. You have every right to. Just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! We just following orders? Or was it personal? Both. Jake, please stop. Put a bullet just in your head! Put your gun down! Drop your weapon! Don't do this! At stake than you and me. We gotta go. Jake! I know. No, pamiętasz? Pamiętam tą zajebistą ucieczkę. No, ale to nie była ryba przecież, rekin, tylko taki bebuk wielki, ale to był zapis. Dobra, był zapis. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za ten odcinek i do następnego. Trzymajcie się, pa, pa. Pa, pa.